Jak stary jest wszechświat? Gdy przyjmiemy ten wielki wybuch jako początek, to według obecnej wiedzy wszechświat ma 13 miliardów 820 milionów lat. I oczywiście często, no często, nieczęsto, ale ta liczba się niekiedy zmienia, kiedy dojdzie do jakichś innych obliczeń, jednak raczej ta liczba wynosi troszkę mniej niż 14 miliardów lat czyli naprawdę bardzo bardzo długo zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, że historia człowieka, nawet sięgając naszych tych najstarszych przodków, ma tylko troszkę ponad 4 miliony lat. Więc naprawdę niewiele. Ale w jaki sposób się oblicza to jak stary jest ten wszechświat, ile lat ma ten współczesny wszechświat? Oczywiście ten moment wielkiego wybuchu jest powszechnie uznawany za początek tego wszechświata, nie wiem, życia wszechświata, co było wcześniej, nie jesteśmy w stanie tego określić. Po momencie, gdy doszło do wielkiego wybuchu, galaktyki, a raczej materia, zaczęły się od siebie oddalać. Można to wywnioskować po obserwacji światła galaktyk ku czerwieni. Ustalenie, z jaką prędkością dochodzi do ucieczki gwiazd, pozwala na oszacowanie prędkości rozszerzania się wszechświata. A tempo rozszerzania się wszechświata w funkcji czasu opisuje stała habla. Im jest ona wyższa, tym młodszy wszechświat. Obecnie uważa się, że wynosi ta stała 70 70, więc gdyby się szybciej rozszerzał, to byłby młodszy. Ale z tej obecnej wiedzy, z tego obecnego, z tych obecnie znanych nam informacji i ich analiz, możemy stwierdzić, że wszechświat to 13 miliardów 820 milionów lat. Może z biegiem czasu uda nam się zdobyć inne dodatkowe informacje i będziemy w inny sposób mogli, a raczej inaczej określić, na inną wartość określić tą wartość mówiącą nam, ile ten wszechświat ma lat. Pamiętajmy, że ta ilość lat tego naszego wszechświata przez ostatnie lata się zmieniała, ponieważ przez ostatnie, przez wiele lat się zmieniała i te określenia były przeróżne i to właśnie za dużo tych, ale wiemy o co chodzi. To po prostu nam powinno dać znać, że nauka, że naukowcy potrafią przyznać się do błędu, potrafią przyjąć nowe informacje, zanalizować je i przekazać te informacje dalej. Że ten wszechświat może mieć mniej, więcej lat, niż do tej pory się przepuszczało. Może odkryjemy. Inne rzeczy, które pozwolą nam niejako powiedzieć, ile lat ma wszechświat, a może kiedyś nawet uda nam się określić, czy ten wielki wybuch był początkiem wszechświata, czy tylko jednym z kolejnych etapów życia tego wszechświata oraz nas. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.